Siema, siema, biegunka team. Właśnie jedziemy do Patryk Weber. Sorry, nie Patryk Weber, tylko Artur Weber. Jest to taki sklep czy hurtownia z ubraniami roboczymi i nie tylko, tam sprzęty budowlane i takie rzeczy. No i tam wyczaiłem buty, które kupię sobie. Nie są moje wymarzone buty, no ale muszę już kupić jakieś buty, żeby hardkorowo, żeby było wygodnie w robocie po prostu, no. Są to wodoszczelne. Zresztą kupię, to wam pokażę. Jedziemy, jedziemy, nie ma co czekać, bo później trzeba się opalać. Taki mam widoczek. Także trochę sobie dzisiaj popływamy, poopalamy się, ma być bezchmurne niebo. Patrzcie, pięknie. Nie są jakieś kanapeczki. Tutaj nie ma kanapeczek. Robi wrażenie, czy nie robi wrażenia? Sami powiedzcie. Der Stiftung Denkmalmech und Plussport hat sich als Kind den Weg zum Breitensport gefunden. Die Organisation ermöglicht auch Jugendlichen und Erwachsenen, die Welt vom Sport einzutauchen. Und eingetaucht ist sie. Ich habe gerade gesehen, alles. Kafka Volke hat hinter die Erfolgsgeschichte geübt. Stiftung Denkmalmech. Teraz macie hardkorowe widoki. My tu jedziemy hardkorowo do Artur Weber zakupić buty robocze, żeby w nogi było wygodnie. Tutaj mamy centrum takie handlowe, ale za dużo w nim nie ma, no. To nie Kraków, kurde, że tam macie jedne z największych w Europie centra handlowe. Dlatego jedziemy do... Nie do centrum handlowego właśnie. Tylko jedziemy konkretnie do firmy, która zajmuje się rzeczami budowlanymi. No i tam sobie kupimy buty. Tu sobie koniki hardkorowo jadą. Musimy o konia nie zawadzić. Robi wrażenie. Kurde, muszę coś zobaczyć. Nie wiem, czy dobrze widziałem. Ale co to pisze? Auto? Polish Suter? Myślałem, że to jest coś... Aha. Myślałem, że to jest coś z Polską związane. Pomyłka. Ale bicki napinajmy. O kurde. Nie, no tu
tutaj to muszę wziąć na szeroki kąt, bo nie ogarniecie tego. Tego widoku. Ciężko go ogarnąć wzrokiem. Przed tak piękną górą jest, się znajdujemy. Widać trochę górki. Jeszcze ten śnieg zalega. Kurde, jak to jest? Jak to jest, że ten śnieg w górach jeszcze jest? No, tutaj takie hardkorowe małe miasteczko. Seven. Tu mamy jakieś jezioro. Oczywiście restauracja. Dzisiaj nie idziemy do żadnej restauracji. Żadnej! Od razu to mówię. Żeby nie było niedomówień jakiś. Żebyście mnie namawiali na jakieś tam knajpy czy coś. Dzisiaj post. Tylko pistacje będę wpierdzielał. Pistacje i płyny będę przyjmował. Ale nie mówię, że bezalkoholowy. Dużo płynów będę przyjmował. Jadł pistacje. O, tu akurat pociąg jedzie. Macie pociąga. Pozdrawiam Toma z Dublina, on lubi pociągi. Kurde, ten pociąg się nie kończy. Gdzie on jedzie? Kurde, chyba do Dublina. Jeszcze takiego długiego pociągu to... w Szwajcarii, żem nie widział. Nie wiem, co tu się dzieje, kurde, co tu się dzieje, hardkurwego. Po drodze wstąpiliśmy jeszcze na szybkie zakupy do Denera. Ale nie kupowałem jedzenia, żebyście nie myśleli, tylko picie. Wodę sobie wziąłem. Płyny generalnie, nie będę reklamował marek. Płyny zakupione. Piwo też sobie zakupiłem jedno. Bo jutro wiadomo, jutro już wszystko pozamykane. Dzisiaj sobota. No i trzeba się zabezpieczać już na poniedziałek, nie? Żeby było co pić. Dobra, jedziemy po te buty, bo nie dojadę. Znowu pociąg. Kurde, może uda się to trochę uchwycić chociaż, nie? W każdym razie jesteśmy tu na dworcu. Trochę widać pociąg. Kurde, za wcześnie skręciłem. Gdzie ja w ogóle tu wjechałem? Oczywiście Bahnhof Kebab. Wszędzie musi być jedzenie. Przynajmniej zobaczymy jakieś hardkorowe rzeczy. No, to jest jakaś zajezdnia chyba kolejowa. Tom z Dublina by się musiał wypowiedzieć w komentarzach. Co to jest? Są cysterny. Tutaj tory, jakieś rurki. W każdym razie hardkorowa. No i udało nam się w końcu dojechać. Jesteśmy... zaraz tutaj? Czy jeszcze kawałek dalej? Artur Weber. Przyjechaliśmy do Artur Webera. Prawie. Zaraz będziemy. Jakbyście potrzebowali takich rzeczy roboczych, to wiadomo, możecie tutaj się skontaktować.
Oni tu mają ogólnie ubrania, narzędzia, rzeczy budowlane. Tak to się prezentuje podjazd. Tu jest parking, na którym zaparkujemy, a tu macie na górze logo. Artur Weber. Was zabierał do środka. No bo to jest, są po prostu... Po prostu rzeczy budowlane. Podejrzewam, że... No to wszędzie tak samo wygląda. A nie chcę się biegać tam z kamerą, ale jak kupię te buty, no to się to zrobimy unboxing. 45 mam numer buta, jak coś. Jakbyście chcieli mi zafundować. Siema, siema. W końcu udało mi się kupić te buty. Tak się prezentuje opakowanie. Robimy unboxinga szybkiego. 45 numer buta, S3 ochrona, wysokie. 108 franków kosztowały, ale to już myślę, że nie będzie lipy z tymi butami. Dokładnie. Tak, 108 franków i 80 rapów kosztowały te buty. I już wam pokazuję, jak to się prezentuje. Tak wygląda bucik. Taka jest podeszwa. Tak się tutaj z boku prezentuje, tak w środku. Numer 45, jakbyście chcieli mi kiedyś buty robocze zasponsorować, to wiecie już, jaki mam numer. 45 wysyłać od razu, bez przymierzania, na 100% będą dobre. No i w takich pięknych bucikach sobie pójdziemy w poniedziałek do pracy. A teraz idziemy się opalać. No, a tu macie jeszcze taki hardkorowy widoczek na góry, chociaż most nam zasłania. No ja teraz trochę wam odsłonię. Jeszcze śnieg jest w górach. Tutaj bez śniegu. No, zapomniałem, kurde, jadę w ogóle w złą stronę. A nie, dobrze. No i jeszcze zajedziemy na pocztę. O, tutaj macie wojskowe jakieś takie rzeczy, hardkorowe, autka. Tutaj ciągnik hardkorowy. Ma tu hardkorową górę. Udało ją objąć. A tu jest fabryka Victorinox, co wczoraj byliśmy w sklepie. No, tutaj widać trochę górki. Jeszcze ten śnieg zalega. Kurde, jak to jest? Jak to jest, że ten śnieg w górach jeszcze jest? Czy ktoś mi to potrafi wytłumaczyć? Co ten śnieg robi w górach? Sprawy hardkorowo załatwione, a teraz kierujemy się do miejscowości Art. Możecie sobie zobaczyć. Będzie też zdjęcie jakby z Google Maps wrzucone do filmiku. Nad jeziorem Zugerenzi? Coś takiego. Tak, nad jeziorem Zugerenzi. Także
Also kehren wir nach Zug. Stierstrus ist in der Rubrik Kartkurowego będzie, wjeżdżamy sobie na autostradkę. Speziell gibt es nicht nur in Afrika, sondern auch hier bei uns, genauer gesagt, auf einer Strassenfarm am Sempachersee. Otoczeni górami. Markus Grüter könnte natürlich... Możecie na tym Ślimaku tu ładnie zaobserwować. Grundsätzlich sehr neugierig. Z każdej strony góry. Bei aggressivem Verhalten können sie aber auch ihren Fuß einsetzen. Gezielt würden sie sich verteidigen. Und das kann sehr schmerzhaft enden. Myślę, że będzie co podziwiać hardkorowego. Tylko 9,5 km stąd tam mam. I już jesteśmy na miejscu. Choć jest tutaj tak ładnie, że chciałoby się całą tą drogę nagrywać, ale nie chcę was za bardzo zanudzać. Chociaż ja wiem, czy można się nudzić takimi widokami. Mi się one nie nudzą, a szczególnie w taką pogodę jak dzisiaj. Jest po prostu masakra. Każdy zakręt przynosi nam jakieś niespodzianki, kurde, sami zobaczcie, tutaj takie skały jakieś wyskakują po lewej, po prawej stronie drogi. Tam w oddali widać jakieś miasteczko położone na górze, na zboczu góry. Tam jakiś przesmyk między szczytami. Kurde, jak się nie zachwycać takim widokiem w taką pogodę? Coś pięknego. Tutaj też przepiękny widoczek, zobaczcie, widać bliżej to miasteczko. No i powoli dojeżdżamy do celu. Zobaczymy, czy będzie jakieś miejsce w ogóle na parkingu. Tutaj wjechaliśmy do miasteczka. Wjechaliśmy z autostrady. Jeszcze w tym miasteczku nie byłem. Kierujemy się powoli do jeziorka. Jeszcze jadąc na miejsce zobaczyłem taką ciekawą budowę, pokażę wam. Tego się przycupnąłem, tu na szczęście jest parking. 30 minut za darmo. No to tu się proszę sobie zobaczyć z bliska. Jest wieża. Wysoka. Tutaj od frontu w ogóle bardzo ciekawie się tu prezentuje.